Zanim wyzionęła ducha, Mahda powiedziała, że imperialna gwardia pochwyciła Le. Ludzka forma strażników to podstęp. Tak naprawdę są wężowymi demonami, oddanymi sługami Beliala. Czyli muszą przetrzymywać cesarza wbrew jego woli. Drżę na myśl o tym, co Belial może zrobić z Leą i jej rosnącą mocą. Jedyną szansą na ocalenie Lei jest wyswobodzenie cesarza z rąk imperialnej gwardii. A Shera i jej żelazne wilki pomogą nam dotrzeć do cesarza. Poproszę ją o pomoc. Kapitanie Ravan, ci ludzie żyją w opłakanych warunkach. Należy im pomóc. Nasze domy zostały zniszczone, a wy stoicie bezczynnie. Ashero, cesarzowi i mojej przyjaciółce grozi niebezpieczeństwo. Muszę dostać się do pałacu. Słyszałam, co zrobiłeś w Alcarnus i posterunku Kasima. Mam ci za co dziękować, dlatego chętnie pomogę. Kapitanie Ravan, ten mężczyzna posiada cenne informacje o masakrze na pograniczu. Musimy natychmiast widzieć się z cesarzem. Dobrze, ale nie liczcie na ciepłe przyjęcie z jego strony. Przepuścić ich! Chodź, zaprowadzę cię do pałacu. Twoje starania o audiencję robią wrażenie. Moi strażnicy mówią, że masakra niewinnych mieszkańców Alcarnus to twoja sprawka. To nieprawda. Alcarnus zniszczyła Mahda. Ona służy Belialowi. Skoro tak, to dlaczego twój szpieg czaił się w moich kanałach? Przyprowadzić ją! Puść mnie! Brzydzę się przemocą. Straże, przekazuję sprawę w wasze ręce. Moja moc szybko rośnie. Mrok się rozprasza. Znów widzę. Wiedziałam, że przyjdziesz. Ruszajmy, zanim przyjdą kolejni strażnicy. Uciekaj! Będę cię osłaniać! Dziękuję. Teraz musimy dostać się do kanałów. Wszystko wyjaśnię, gdy już tam będziemy. Thank you.
wydaje mi się, że jesteś nieobecny. Nie robię tego samego. Najbardziej na świecie pragnę być tutaj. Naprawdę? Naprawdę. Wszystko od tego zależy. Od ciebie. Demony blokują nam drogę. Musimy zniszczyć ich konstrukt przywołań. Gdzieś tu musi być wejście do kanałów. To wejście do kanałów. Thank you.
Znalazłam moją matkę Adrię. Żyje, ale gwardia imperialna trzyma ją gdzieś tam na dole. Nie martw się. Znajdziemy i uwolnimy twą rodzicielkę. O mnie się nie martw. Więc Magda mówiła prawdę. W głębi serca wiedziałam, że ona żyje. Zawsze. Nie znasz swojej matki. Uważaj. Nie wszystko jest tym, na co wygląda. Pomagają. Wroga. Na nas za każdym rogiem. Moje wierne sługi, utrzymujcie wieźmę przy życiu, aż zacznie mówić. Ból pomoże rozwiązać jej język, ale tylko do pewnego stopnia. Pamiętacie, co się stało z tym pomocnikiem Vizerei? To było dość przyjemne, nie ukrywam, ale pod koniec z jego ust wydobywały się już tylko bezsensowny bełkot i skrzepy krwi.
Adria powinna być tam. Opowiedz nam o czarnym kamieniu dusz. Wiemy o trzech użytych przez Horadrimów do uwięzienia najwyższych złych. Czemu służy ten kamień? Wasz pan Belial słusznie się go obawia. Zostawcie ją! Braci! Leo, moja córko. Wiesz, kim jestem? Moje dziecko. Czuwałam nad tobą przez całe życie, lecz nigdy nie odważyłam się zbliżyć z powodu niebezpieczeństw, które mi groziły. Jeszcze nie jesteśmy bezpieczni. Chodźmy stąd. Dziwi mnie, że Kane nigdy nie powiedział ci, dlaczego odeszłam. Wiedział, że wezwano mnie do walki z władcami piekieł. A ja wiedziałam, że przy nim będziesz bezpieczna. Jego już nie ma. A więc to przeznaczenie połączyło nas na nowo. Dzieło Kane'a. Twoje dzieło jest moją wojną. Zgodnie z tekstami Horadrimów pozostało tylko dwóch złych. Belial jest tutaj, w Kaldeum. A Asmodan jeszcze się nie ujawnił. Thank you.